Halo, halo, dajcie mi znać, czy mnie słychać. Ja sobie zaraz sprawdzę nawet na, przepraszam, na swoim telefonie, więc będę tutaj zerkał na dół. Jak to wygląda u was? Jak to wygląda w kwestii głosu? Czy jest ok? Czy wy mnie słyszycie? Myślę, że tak, że powinno być słychać, więc już sobie zobaczę, jak to wygląda. Poczekajcie sekundę, jest jakieś dwie osoby. Dajcie znać, czy mnie w ogóle słychać, czy mnie słyszycie, czy mnie nie słyszycie. Ja sobie już sprawdzam na swoim telefonie. Czy wszystko jest ok, moi drodzy? Czy wszystko gra? Czy wszystko widać? Czy wszystko słychać? Czy mnie nie słychać? Dajcie mi jakiś feedback, dajcie mi znak, czy jest ok. Ponieważ ja nie mogę tutaj teraz wejść, więc szukam sobie swojego live'a, gdzie go mogę po prostu zobaczyć. Po prostu. No dobrze, zrobimy tak. I tutaj już powinniśmy. Tak, mamy strony i będziemy sobie. Tutaj już powinniśmy widzieć, co się dzieje. I już sobie sprawdzam. Czy mnie słychać? Czy mnie widać, ale czy mnie słychać? Bo nie jestem tego do końca pewien. Coś mi tutaj też, jeśli chodzi o internet. Zdzisław Orzeł, witam bardzo serdecznie. Napisz mi, Zdzisław, jeżeli możesz, czy mnie ok słychać. Ponieważ ja tutaj coś, myślę, że internet mi szwankuje. I czy jest ok? Czy jest ok? Bo chyba mnie nie słychać, moi drodzy. Chyba mnie nie słychać, chyba mnie widać, ale chyba mnie nie słychać, tak? A jest ok. Jest ok, słuchajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze sobie tylko zrobię jeden myk. Jeden myk. Teraz sobie dodam na swoje jeszcze swój profil i polecimy z kocem, okej? Okay? Jest, udostępniło. Słuchajcie, moi drodzy, wiele osób, które zaczynają działania, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o marketing sieciowy, w ogóle nie ma pojęcia, jak się do tego zabrać. I jest moje działania, które teraz prowadzę, czyli czyszczenie, jeżeli mogliście zobaczyć na moim profilu, czyszczenie konta pod względem ludzi, pod względem osób, które generalnie, z którymi nie mam kontaktu, tak? Czyli są to osoby głównie, to zresztą w ogóle wpadłem, może nie wpadłem, tylko bardzo mnie irytują działania niektórych osób, jednej z firm. Nie będę tutaj wymieniał, bo nie o to chodzi, żeby gdzieś tam rzucać jakieś tam złe światło, ale działania, tak? Czyli generalnie osoby dodają się do znajomych i jeżeli ja widzę na przykład, że ona już jest z danej firmy, czekajcie, muszę podłączyć sobie telefon do ładowarki. Ok.
Okej, okay, jestem. Klientują mi działania jednej z firm i teraz, żeby nie było, że ja mówię, jaka to firma, nie ma to znaczenia, bo większość osób buduje firmę, działa z daną firmą i teraz dodaje was do znajomych po to, żeby, no właśnie, po to, żeby was zarekrutować. Czy po to, żeby nawiązać relacje, bo wiele osób zapomina o tym, że biznes multilevel marketingu to są relacje, z ludźmi. Cześć Eligiusz, cześć Piotrek, cześć Karolinka, to są relacje z ludźmi i te relacje, które później możesz, że tak powiem, przełożyć na swoje wyniki, to jest magia marketingu, tak? A nie to, że wy idziecie na ilość, idziecie na to, żeby jak najwięcej osób, powiedzmy, zarekrutować, wiadomo, tutaj też działa statystyka, tak, żeby jak największą ilości osób powiadomić. Ok, z tym się w zupełności zgadzam, tak? To jest jak najbardziej ok, ale teraz nie o to chodzi, żeby spamować jak największej ilości osób, bo 90% osób z tej firmy robi to samo. Ja dostałem wczoraj 10 zaproszeń i 10 takich samych tekstów, słuchajcie, moi drodzy. 10 takich samych tekstów. Mi już się tym, powiem wam szczerze, niedobrze robi, jak ja widzę osobę, która próbuje mnie dodać do znajomych, a mam tam jeszcze sporo osób, które czekają na to, żebym ich zaakceptował. Jeszcze nie zaakceptowałem, bo no ponieważ też gdzieś tam trzymam te osoby z braku czasu, żeby to zrobić nawet i tak jak mówisz, dla mnie moje tempo się liczy. No, okej, okay. Więc osoby czekają, ale teraz mówię, no te relacje, tak, to ma być relacja, to nie ma być tylko to, że wstawiasz gotowy tekst, dodajesz gotowy tekst i jeżeli ja wchodzę na taki profil, widzę, że osoba działa z daną firmą, bo to od razu widać. Osoby, które są w świecie marketingu, to na pewno wiedzą. I te osoby, 10 osób, które zaakceptowałem wczoraj, daje mi ten sam tekst, słuchajcie. Daje mi tam ten sam tekst. Czy wam by się nie robiło niedobrze od tych tekstów? Czyli teraz, słuchajcie, moi drodzy, ja chcę, bo akceptując tą osobę, mam nadzieję, że po prostu nie będzie atakowała od razu, tak? Mało kiedy, naprawdę mało kiedy, że osoba powie coś innego. To jest cały czas ten sam tekst, to jest cały czas to samo. A jeżeli ja wchodzę na taką osobę i widzę, że już działa z tą firmą, bo to widać, i mówię, że super, dziękuję za wysłanie zaproszenia, to cię do mnie sprowadza. Mam nadzieję, że po prostu nie dana firma, ponieważ mam mnóstwo zaproszeń i nie jestem zainteresowany, nie ma w ogóle kontaktu, tak, wtedy z tymi osobami. I takie osoby dzisiaj będę usuwał, ponieważ blisko jestem już na swoim profilu prywatnym 5000 i chcę zrobić miejsce dla osób, które po prostu chcą działać, tak? I chcą budować przede wszystkim. Cześć Diana, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Chcą między innymi budować swoją markę, budować siebie, tak? Bo to jest. Większość osób zapomina o tym, że wy nie budujecie danej firmy, tylko wy budujcie swoją markę, tak? Bo dzisiaj współpracujecie z firmą na W, jutro będziecie współpracować z firmą na Z, pojutrze będziecie współpracować z firmą na G. Nie ma to znaczenia, tak? Teraz, jeżeli budujecie tą firmę, no to budujecie tą firmę, tak? I w momencie, kiedy kończycie z tą firmą, no to i wy jesteście skończeni, że tak powiem. A jeżeli budujecie swoją markę i też bardzo często ludzie zapominają o tym, że trzeba dawać ludziom wartość też, tak? To jest nieocenione i ludzie zapominają po prostu o tym i
dają po prostu treść, przekładają treść nad wartość. Przekładają treść nad wartość. Tak? Ja mam do ciebie, że dzisiaj to, co oglądasz, ma dla ciebie wartość. Tak? Że to, co mówię, to do ciebie przemawia. Jeżeli tak, to napisz tak. Okay? Jeżeli możesz, to napisz tak, przemawia. Jeżeli uważasz inaczej, to też napisz swoje zdanie, bo tutaj wczoraj też miałem taką lekką dyskusję. No po prostu ludzie nie wiedzą tego, tak? I warto, żebyśmy ich uświadomili, warto, żebyśmy im powiedzieli to, że to, co oni robią, to robią sobie tylko krzywdę takim działaniem. Robią sobie tylko kuku, że tak powiem, takim działaniem, ponieważ no, ja rozmawiając z niektórymi osobami, które obserwują właśnie też tą firmę, no to oni już po prostu usuwają ich ze znajomych też. Dlaczego? Bo tam jest sztucznie wszystko budowane, tam jest mega, mega pozytyw, a życie nie jest tylko pozytywne. Czasem są wzloty, czasem są upadki. Nie jest tylko piękne, tam jest, że tak powiedzmy, wszystko pięknie, cudownie i tak dalej, i tak dalej. No niestety, no życie takie nie jest i pokazując tylko dobre strony, tylko, może nie tylko dobre strony, ale tylko to, że życie jest piękne, kolorowe i tak dalej, no to jest kłamstwo, tak, moim zdaniem. Zgadzacie się? To jest kłamstwo, moim zdaniem, bo życie nie jest tylko kolorowe. Czyli jeżeli wchodzę na taki profil, ja widzę, że on tam, nie wiem, wycieczki i tak dalej, to nie są jego zdjęcia, tak? Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś naprawdę tak żyje, ktoś ma taki styl życia, jest jak najbardziej okej. Ale jeżeli ktoś dzisiaj zaczyna z firmą i jutro już tu jest bombardowanie na swojej tablicy tym, że życie jest piękne, kolorowe, a wczoraj jeszcze tam jakieś pozostałości po swoim profilu, jeśli chodzi o politykę i tak dalej, no to też jest trochę nie tak, moim zdaniem. Tak? Czyli to dawanie wartości jest bardzo ważną sprawą. I teraz mówię, nie róbcie tak marketingu, bo to nie działa. Oczywiście, to zadziała na krótką metę, tylko teraz pytanie. Czy ty wolisz budować biznes na krótką metę, na chwilę, czy ty wolisz budować biznes na lata? Pytanie do ciebie, mój drogi, moja droga. Co ty chcesz? Jeżeli chcesz budować biznes tylko na teraz, dzisiaj, rób swoje, tak? Ja nic nie wiem. Ty wiesz lepiej, co dla ciebie działa, co nie działa i co będzie dla ciebie bardziej przyszłościowe. Tylko teraz zastanów się, czy nie lepiej jest budować biznes na lata, tak? Z ludźmi, z którymi dzisiaj jesteś, z którymi będziesz jutro i pojutrze. Jeżeli pomożesz im zarobić pieniądze. To jest mega ważna i istotna sprawa, o której też dużo osób zapomina. Tak? Czyli nie rób tak marketingu, że spamujesz tylko ludzi, dajesz ten sam tekst. 10 osób, które wczoraj zaakceptowałem, dało mi dosłownie identyczny tekst. Ja wam mogę to gdzieś tam w screenach pokazać. Tak? Oczywiście nie pokażę, jakie to osoby, bo nie chcę tutaj nikogo wyciągać, ale ten sam tekst. Jeżeli ja mówię, że ja nie jestem zainteresowany tą i tą firmą, to koniec dyskusji. Nie ma relacji. Okay? Ludzie zapominają, że ja dzisiaj nie chcę z nimi współpracować. Na dzień dzisiejszy. Ale nie wiedzą, co będzie jutro. Nie wiedzą, co przyniosą następne dni. Tak, czyli te wartości, mówię, to jest na lata, tak? To jest na dłuższy okres. Bo jeżeli chcesz budować biznes na chwilę, twoja sprawa. Możesz, jak najbardziej. Ja wolę budować biznes na lata z ludźmi, z którymi dzisiaj współpracuję. Będę współpracował za rok, za dwa, za trzy, dlatego że opieramy się na pewnych wartościach. Nie na ilości, a na jakości. Tak? Bo to nie ilość jest ważna, a jakość. Nie ilość jest ważna, a jakość. To sobie zapamiętaj. Ok? Bo teraz, jeżeli budujesz biznes na ilości, no to za 3-4 miesiące, za pół roku okaże się, że działasz w firmie MLM i nikt u ciebie nie pracuje. Nikt u ciebie nie pracuje, nie ma wyniku. Nie rób marketingu bez relacji. Nie ma to najmniejszego sensu.
Mam nadzieję, że się zgadzacie z tym, co powiedziałem. Jeżeli się zgadzacie, tak, zgadzam się, napisz w komentarzu. Jeżeli możesz, jeżeli uważasz, że ten film, to wideo, czy oglądasz to później, dało tobie wartość, bardzo, bardzo cię proszę o to, abyś to udostępnił, aby kolejne osoby zobaczyły, aby kolejne osoby usłyszały, jak nie robić marketingu. Tak? Bo to jest zabijanie w ogóle całej idei, całego MLM to praca jak każda inna. Dokładnie, multi-level marketing to jest praca jak każda inna, gdzie zostajesz wynagrodzony za efekty. I słuchajcie, moi drodzy, w dniu dzisiejszym dzieje się na świecie takie rzeczy, że pracodawcy wymagają od nas coraz więcej, płacą coraz mniej. I pomimo tego, że jesteś wydajny, dostajesz tylko samo pieniądze. Jesteś bardziej wydajny, dostajesz takie same pieniądze. Cześć Marzenka, cześć Artur. A, Artur już był. Mariusz, za twoimi plecami na półce jest kolorowo. Tak, jest kolorowo, bardzo kolorowo. Zgadzam się. Super, Artur. Cieszy mnie to niezmiernie. Cieszy mnie to niezmiernie. Właśnie, żebyście nie robili marketingu w ten sposób, że spamujecie, że budujecie biznes w ogóle bez jakichkolwiek relacji. Dlatego też ja chcę budować biznes, ja chcę budować relacje. I dlatego niektóre osoby dzisiaj będą czystki, myślę, że około 1000 osób może polecieć. Ludzi dobiera się do pracy jak innej pracy, jakość, nie ilość. Dokładnie, Karolinka. Dokładnie, słuchajcie. Dlatego ja będę otwierał biznesowy klub zarabiania, dlatego ja będę opierał się na innych wartościach i już niedługo będzie stworzona grupa na Facebooku, już niedługo będzie prawdopodobnie powstanie portal, więc czekajcie, obserwujcie, co się będzie działo. Biznesowy klub zarabiania niedługo ruszy. Ja nie zgadzam się, że MLM jest praca jak każda inna. Artur, napisz, dlaczego się nie zgadzasz, że MLM to jest praca jak każda inna. Tutaj, jeśli chodzi o to, że praca z MLM jest jak każda inna, jest, bo też musisz pracować, tak? Też musisz się rozwijać. Tak samo w pracy, jeżeli się nie rozwijasz, będziesz cały czas na tym samym stanowisku. Cześć Agatka, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Hej, Agatka dołączyła. Więc tak to wygląda, tak? Ja opieram to na innych wartościach. Ja buduję swoją markę, nie buduję firmy danej. Ponieważ witam, Agatka. Ponieważ to jest mega warte, tak? Ja buduję firmę Mariusz Merza, tak? Ja buduję firmę Mariusz Merza, ja buduję swoją markę. Bo wiem, że jak zbuduję swoją markę, zresztą już mam powiedzmy zbudowaną, tylko cały czas ją gdzieś tam bardziej prorobię. MLM jest pracą trudniejszą, ale efekty są lepiej docenione. Na etacie rzadko to cenią. I tak i nie, Artur. I tak i nie, bo możesz trafić, że jeżeli masz efekty w pracy, możesz awansować, możesz dostać większe pieniądze, tak? Ale generalnie, jeżeli to zgeneralizujemy, no to tak, to MLM jest typową pracą, typowo jak inna praca, jak praca na etat, bo jeżeli będziesz pracował, będziesz zarabiał, jeżeli nie będziesz pracował, nie będziesz zarabiał. Podobnie jest w marketingu, podobnie jest w pracy na etacie, tak? Więc to jest kwestia i tak i nie. Eric Worre powiedział, że jak 80% ludzi w tej strukturze, czyli firmie, nie jest aktywnych, to do złej grupy ludzi skierowałeś swoją propozycję. I bardzo dobrze powiedział, tak? Bardzo dobrze powiedział, jak najbardziej. W zupełności się z tym zgadzam, tak? Więc Artur też się zgadza, więc myślę, że już wszystko jest jasne. Każdy ma oczywiście swoje zdanie, tak? Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, każdy ma prawo swoją jakąś tam, każdy ma inne doświadczenia, o może tak, każdy ma inne doświadczenia i według tych doświadczeń zawsze mierzymy to, co definiuje, powiedzmy, co definiują nowe rzeczy, tak? Czyli tak to wygląda. Czyli moim zdaniem, jak nie robić marketingu? Nie spamować, budować biznes na relacji, a nie na ilości, iść na jakość, nie na ilość.
z odpowiednimi ludźmi, a nie na ilości. Nie skupiać się na ilości, tylko na jakości. Witam Mateusza, cześć Mateuszek. Hej, hej. Dzięki za to, że jesteś. Dziękuję Wam w ogóle wszystkim, że jesteście tutaj ze mną. Jesteście niesamowici moim zdaniem. Wiele zdziałacie w swoim życiu, ponieważ już widać, że robicie coś, czego duża ilość osób nie robi, tak? Między innymi rozwijacie się, bo to, że jesteście tutaj, no to znaczy o tym, że się rozwijacie. Dla jednych telefonie to łatwiznę, dla innych K2 Artur, tak? I nie. Ponieważ tu nie musisz telefonować, tak? To może być inaczej robione. To, że ktoś ci pokazuje biznes, robię tak i tak, to nie znaczy, że ty masz robić biznes tak i tak. Tylko ty masz znaleźć ścieżkę, którą ty będziesz szedł. Ty masz znaleźć swoją drogę, tak? Oni ci pokazują drogę, ale ty możesz to zrobić troszkę inaczej. Oni ci pokazują, co ma efekty, tak? I czy ty z tego skorzystasz, czy nie, być może ty się w tym nie odnajdziesz, czy możesz robić to zupełnie inaczej. Ponieważ niektórzy. Ale to jest tak, to jest fakt, to są najlepsze relacje, tak? Jeżeli ty do kogoś zadzwonisz. Jeżeli ty do kogoś zatelefonujesz. Ok? Ale niekoniecznie musisz to robić, ponieważ niektórzy to robią na listach adresowych, niektórzy robią to poprzez bloga, niektórzy to robią poprzez szkolenia, poprzez dawanie wartości. Właśnie tutaj to mówię, że każdy gdzieś ma swoją drogę. Dokładnie, dobrze tutaj Karolina napisała, i w której ty się czujesz komfortowo, tak? Teraz kwestia tego, jeżeli jak czujesz biznes, bo jeżeli jesteś przekonany w 100% do tego, co robisz, do tych produktów, chociaż produkt tutaj też jest kwestia dyskusyjna, czy on jest bardzo ważny, ponieważ wiele osób weszło w firmę X, ponieważ nie weszło w firmę Y, ponieważ w tamtej firmie były lepsze produkty. Tylko teraz ja zrobiłem w firmie Y, zbudowałem tam, mam strukturę na 200 osób, a oni nie mają kilkunastu nawet, tak? Więc tutaj kwestia tego, jak ty podchodzisz do biznesu, bo nie zawsze produkt jest ważny. Nie zawsze produkt jest ważny. Tak, żeby mnie ktoś teraz za język nie łapał, że produkt nie jest ważny, bo też jest ważny, ale nie zawsze. I niekoniecznie produkt da ci wynik. A tobie chyba chodzi o wynik. Dla innych liczy się plan finansowy, dla innych produkt. Tak. No generalnie tak. Tak można zgeneralizować, tak? Też zależy, kto po co wchodzi do firmy. Tutaj jest na jakiś osobny live, nawet można to zrobić w osobnym live. Ok? Dajcie mi znać, czy była dzisiaj dla Was jakaś wartość, czy coś wynieśliście dla siebie, czy to, co mówię, ma sens. Kto się z tym zgadza, pisze ja. Kto się z tym zgadza, pisze ja. Ok? A z tym, co mówię. No właśnie, wynik, bo rachunki czekają. Tak, wtedy powiedz takiej osobie też, jeżeli ona mówi, że to nie działa i tak dalej, to powiedz tej osobie, niech ona zapłaci twoje rachunki. Była wartość zawsze jest. Dziękuję, Karolinka, super, bardzo, bardzo się cieszę. Niezmiernie ci dziękuję, że byłaś też na naszym biznesowym klubie zdrowia w Birmingham. Niedługo Manchester, niedługo Bristol. Słuchajcie, jestem mega, mega podekscytowany tym, co się dzieje. Ale nie o tym dzisiaj mowa, tak? Bo tutaj już schodzę na drugi plan. Czyli nie robcie marketingu, tak jak powiedziałem, przede wszystkim. Opierajcie go na wartości, opierajcie go na innych wartościach, jak tylko na ilości osób wprowadzonych do biznesu, bo naprawdę to nie ma sensu. Potem jest frustracja, potem jest w ogóle, że ja już nie wchodzę w żadne biznesy, bo to nie działa. Bo wczoraj nawet miałem dyskusję, znajoma do mnie napisała, że po prostu zabrali jej pieniądze, firma jej zabrała pieniądze, ponieważ nie zrobiła zamówienia, i firma jej zabrała pieniądze, tak, które miała naliczone. No to jest dla mnie w ogóle, powiem szczerze, temat też na inny live. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za 25 minut już, które tutaj spędziliście. Dzięki temu na pewno coś wzięliście dla siebie.
To jest mega, mega istotna sprawa dla mnie, że jeżeli jest feedback, to ja to uwielbiam. Słuchajcie, moi drodzy, ja to naprawdę uwielbiam. Jak widzę, kiedy osoby piszą, że była wartość, że zawsze jest, że się podobało, że coś mi wpadło, że coś mi kliknęło. Jestem niesamowicie wtedy dumny, jestem niesamowicie wtedy nawet dowartościowany, tak? Bo ja nie robię tego dla siebie, ja robię to przede wszystkim dla was, tak? Moi drodzy, tylko kwestia tego, czy wy to wykorzystacie, to już jest wasza sprawa. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam wspaniałej soboty, wspaniałego dnia, choć za oknem już w Anglii cieplej, śniegu po kolana, samoloty odwołane, ale życzę wam dużo słońca, dużo radości dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się.